Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy sobotę, ładną sobotę, jest bardzo ładne słoneczko. Ma być 15 stopni, teraz jest, słuchajcie, 12, jest godzina już 11, ale byłam na dworze, bo Paweł kończy mi ten płot, już jest zrobiony, tylko teraz będę musiała go tam wyczyścić albo pomalować, zobaczymy. W każdym razie, byłam na dworze, jest naprawdę czuć ciepło dzisiaj, tak wiecie, ptaszki śpiewają i po prostu nie ma wiatru i czuć takie ciepło, ale tak, ja muszę wyjechać, bo Paweł tam jedzie do jakiegoś sklepu, coś tam kupić i ja przy okazji podjadę do babci, bo było Krystyny przecież tygodnia, moja babcia to Krystyna, więc pojedziemy do niej tak na taką szybką kawkę, trochę posiedzimy, pogadamy, jeszcze muszę tam jakąś kawę kupić i nie wiem, kwiatka czy coś takiego, bo nic nie mam i tyle. I no i co, wczoraj poszliśmy spać, już tak nawet vloga wam nie dograłam, tylko tam dopisałam, że się żegnamy i powiem wam, że jakoś tak późno poszliśmy spać, bo się z Amelką pogadaliśmy, jak było na tej wycieczce i ja po prostu później już padłam. Więc tak, pokażę wam prezenty, zobaczcie, garnuszek, taki, ten kubeczek taki garnuszkowaty, co ja kawę lubię pić. Co ja mam z tym kotem, o, tu mam pozmywany, wiecie, z tym kotem, co ja lubię pić, więc Melka przywiozła taki garnuszek z wycieczki, możesz tak, Laurze kupiła takiego, taki długopis świecący, bajery, taki, co tam jeszcze, a gdzie ten magnes jeszcze przywiozła, i takie bryloczki. A gdzie te bryloczki są? Wszyscy sobie poszli. O, tutaj są. takie bryloczki. Właśnie widzę. Bryloczki. No i kto teraz, piszcie, czy zgadniecie, gdzie ona była. Chyba już na tym kubku może widzieliście. Na lodówce jest. Tylko gdzie? Z boku? Czy ja jestem ślepa? Na lodówce? Gdzie? A, jest. Faktycznie. Za dużo tego mamy. I Amelka jeszcze przywiozła taki bryloczek. Jak tu już widzicie, była w Berlinie na wycieczce. Amelka jeszcze taki sobie ten... A co to jest? Jakiś kamień taki sobie jeszcze kupiła w Szczocie Serca. I jeszcze taki miś, który tam przynosi szczęście. Czy... Wszystkie światy chyba. O, wszystkie światy, coś tam opowiadało o tym. Więc tak, Amelka była w Berlinie na wycieczce, już teraz wam powiem. Tu mamy właśnie z Berlina takie, te sobie przyczepię tam do kluczy czy do czegoś. Pokazałaś? Tak, wszystko już pokazałam. To zaczepnę lodówkę, a to już ją oddaj. Pojechała na wycieczkę do Berlina. Słucham? Ja nie słyszę. To była wycieczka trzydniowa, dwa dni zwiedzania, a jeden dzień cały na takiej wyspie tropikalnej. Nazwiedzała się, była tam na tej wieży telewizyjnej największej, wszystkie tam filmy i tak dalej pokazywała. Płatki jeszcze takie przywiozła w pudełku Oreo. Słuchajcie, dajcie znać, bo u nas w Polsce nie ma takich. Ja nigdy takich nigdzie nie widziałam Oreo. Nie wiem, może są w torebkach może są, co? Ale chyba nie. Bo, no w torebka, tak jak kupujemy. To chyba nie ma, ale tutaj właśnie w pudełku Oreo, bo tam Liony i tak dalej, to my już to jedliśmy. A no, a tutaj przywiozła takie ten. No i ogólnie Amelka zadowolona z wycieczki? No. Więc tak, i to była, ona nie była ze szkołą tą, co chodzi, czyli tam z tym technikum, tylko była ze szkołą podstawową, tutaj gdzie chodziła, do tej szkoły podstawowej, gdzie teraz chodzi Laura, bo ona ma tam rok młodszą koleżankę i ta koleżanka zapytała się, czy jest wycieczka, czy by Amelka nie chciała jechać. No Amelka chciała, więc ja poszłam do pani na rozmowę, tą z panią, która jest organizatorką była tej wycieczki i powiedziała, że nie ma sprawy, Amelkę zna, bo przecież 3 lata ją uczyła. Amelka jest grzeczna i spokojna, więc może jechać o tą wycieczkę, bo mówi, że tak nikogo obcego to by nie wzięła, a że tutaj po znajomości to wzięła ją i po prostu pojechała na tą wycieczkę. No i tak, już wróciła, jest w domu, ale już dzisiaj wychodzi, bo tam jest umówiona i jedzie. No, a my pojedziemy do babci i tak.
A Amelka pojedzie sobie do prababci. Może w przyszłym tygodniu, jak moja mama już z sanatorium wróci, to już pojedziemy do nich. No, a dzisiaj to tak na szybko w ogóle, wiecie, nie było zaplanowane, że pojedziemy, Amelka tam się umówiła i wiecie, jak to jest. No, więc tak. Muszę sobą wziąć ładowarkę do samochodu, bo jeszcze wam vloga nie zgrałam. Na dzisiaj nie macie vloga na sobotę, więc będę jechała, to go zgrami, bo nie miałam kiedy i tak wczoraj mi się nie chciało bawić z tymi vlogami, wiecie, dzisiaj na tym telefonie wieczorem, więc dzisiaj wam go puszczę. No i tyle. I dobra, no i dosyć mojego gadania. Gotowe już jesteście? No. Gotowe już jesteście? No. Dobra, to więc ja idę się szykować, bo jestem jeszcze nie gotowa. No i co? No i to chyba tyle. Patrzcie, jaka pogoda. Słoneczko, ale takie chmurki, ale jest ciepło. Nie jest źle. No i znowu dzisiaj do lasu nie pójdziemy na spacer. Miałam iść te kwiatki wam pokazać. Ale przecież chyba dzisiaj się nie wyrobię. Jutro przy niedzieli. A nie, jutro chyba też nie pójdę. Kurczę. No nie wiem, zobaczymy. Niby jest ciepło, słuchajcie, tak wiecie. Ale jutro też mam plany właśnie jechać na te dmuchańce z Laurą. Bo Laura wzięła te leki i powiem wam, że no jest, kaszle jeszcze, ale już nie tak jak wczoraj. Wczoraj to strasznie kasłała. A dzisiaj nie kaszle już tak jak wczoraj, więc na pewno dzisiaj jest lepiej. No i tyle. I tyle. A do jutra to jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, jak tam jutro z tym kaszlem będzie. No i ja mam na sobie tą kamizelkę z tego, z Pepko, bo dzisiaj jest ciepło, już w tej kurce się nie będę parować, pocić, więc założyłam sobie tą kamizelkę. Może wam pokażę. Czekajcie, sobie tutaj rusztowanie zrobię na telefon. O, bo chyba wam nie pokazywałam tej kamizelki, jak to wygląda. Uwaga. Aj. Za daleko. Fajna jest, bardzo fajna jest. I akurat na taką pogodę to jest, słuchajcie, akurat. O, przyszła kierowniczka. Jak się czujesz? Dobrze. Lepiej niż wczoraj. No, więc jutro prawdopodobnie pewnie pojedziemy. I w poniedziałek do szkoły. Dobra, to my jedziemy. A jeszcze muszę do Dino. Wjadę, bo będę po drodze jechała, to wjadę. Dobrze. Jadę do Dino, babci kupię coś tam, jakąś kawę, coś tam. No. Zaczęło wiać. Powiewa wiaterek, wiecie, tak teraz, ale nie jest tak źle. No. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, pod sklepem. Laura, pokaż, co kupiliśmy. Bo tak, kupiliśmy kawę, bo babcia pije Pedros, ale nie było. Wzięliśmy jeszcze ciasto, akurat takie. I daj to. I wzięliśmy torebeczkę, kupiliśmy i kupiliśmy takie czekoladki. I to teraz zapakuję i tutaj Paweł poszedł do sklepu. Takiego tutaj, on lubi tu przyjeżdżać do tego sklepu, bo tutaj jest dużo tanio i ma jakoś tak, ma sentyment. No, więc przy okazji jedziemy, posiedzimy, kawkę wypijemy, a dzwoniłam do babci i tak. Za pół godziny u ciebie będę, wstawia wodę na herbatę i na kawę. Jestem w sklepie, co ci kupić. Ona, cukier i gazety. A ja obiadu nie mam. Mówię, dobra, o Jezu, to może szybko zupę wstawię. Mówię, nic nie wstawiaj, żadnego obiadu, bo ja tylko na kawę w sklepie, mówię, jestem. Nie będę rozmawiać z tobą teraz o takich rzeczach. Mówię wam, ona z tymi obiadami to naprawdę. Naprawdę, to jest taka agentka, że... No, ale to wiadomo. Uwielbia gotować, tak. No jak to babcie, no. No dobra, to co? To czekamy na Pawła i jedziemy. Tak, jak ja przyszłam, to nie będzie brzmiać. No. Tylko tak ciepło dzisiaj było, podejrzanie. A zobacz, a teraz. No, podejrzanie ciepło i... No, jeszcze kamizelkę założyłam, bo to ciepło. A tylko ta chmura taka tam była ciemna. O, się błysnęło.
Ale tak już czuć wiosnę, jak taki deszczyk popada i te ptaki śpiewają. No. Gdzie? Uraku? Dobra, zamykamy to okno, bo pada. Patrzcie, dopiero wyszłam od babci, a tu normalnie burza była. O, już trochę przechodzi. I do samochodu szybko wskoczyłam się schować. Normalnie, wiecie co, wyszłam, nie zdążyłam do samochodu dojść, patrzcie. Nagle jak zaczęło padać i widzicie te białe, to grad pada. No, grad pada i burza jest i taka ulewa była. No. Paweł tam jeszcze z moim tatą gdzieś tam stoją pod zadaszeniem, a my z Laurą szybko do samochodu. No normalnie wyszliśmy sobie i nagle, wiecie, nagle taka ulewa. Ale już jedziemy, wracamy i no, ja się wystroiłam dzisiaj w tą kamizelkę, ten i całe spodnie wszystko mam mokre. No ale co zrobić, ale chyba już trochę przechodzi. Pierwsza burza w tym roku zaliczona. Wróciliśmy, szybko obiad zjedliśmy, ten makaron co miałam z tymi pulpetami. On będzie chyba w poniedziałek dopiero na kanale, bo go nie zgrałam, nie zmontowałam i pewnie to zrobię dopiero sobie na spokojnie któregoś dnia i będzie w poniedziałek na tym drugim moim kanale. I tak, popadało, pogrzmiało, grad popadał, teraz wyszło piękne słońce. Tutaj mam łopatkę, co kupiłam ostatnio w sklepie i słuchajcie, wzięłam sobie ją, zamarynowałam przyprawą do takiej, do karkówki miałam przyprawę. Soli nie daję, chociaż nie, może troszeczkę posolę. Trochę dałam bazylii, oregano, takich różnych, co tam na oko. Przyniosłam sobie też ten szczypiorek z ogródka. Dałam też marchewkę taką grubo, no takie jak duże kwadraty i selera, też takie duże kwadraty pokroiłam. I to wszystko, wiecie, oliwą skropiłam, poleżało i teraz włożę to w rękaw i zapiekę to w piekarniku, wiecie, takim w rękawie do pieczenia. Będziemy mieli to jutro, słuchajcie, taki obiadek. Więc no, to tyle. I tak to wygląda i idzie do piekarnika. A tutaj mam też taki kawałek, zostawiłam sobie tej łopatki. Namarynowałam też taką papryką wędzoną i tak dalej. I ją sobie włożę do tego szynkowaru i sobie zrobię taką, wiecie, wędlinkę. Słuchajcie, otworzymy sobie teraz tą szynkę, co robiłam wczoraj, bo mamy dzień kolejny. Trochę wyleciało tej wody. Galaretki nie ma, czyli nie było aż takie tłustawe. Bardziej jest taka woda. Zobaczymy, co mi z tego wyszło, słuchajcie. Widzicie, jakoś tak wodniste mi dzisiaj to wyszło, ale dobra. Przekroimy sobie. Zobaczymy. Proszę bardzo. Spróbujemy. Dobre, ale mogłabym bardziej sobie posolić to. Ale nie jest złe. Patrzcie, jakie ładne. I powiem wam, że tak się fajnie to zrobiło, nawet lepiej, bo kiedyś to kroiłam w takie kwadraty i kwadraty robiłam. A teraz w całości, ale wiecie, masełko, pomidorek można sobie dosolić przecież. Ja zawsze wolę jakoś mniej solić niż za dużo. Dobre. Smaczne. I fajnie wygląda, tak jak normalnie, jak szyneczka. Wiecie, bardzo fajne. No dobra. To idę to schować do lodówki. A tutaj mam, słuchajcie, tą łopatkę wczorajszą, co piekłam, ją przełożyłam sobie już do garka z tymi warzywami. Fajnie to smakuje. Do tego ugotuję dzisiaj kaszę gryczaną. Jakąś sałatkę wymyślę i będzie, słuchajcie, dzisiaj taki u nas obiad. Więc wiecie, fajnie to wszystko takie zrobić sobie w jednym tym. Nie stać, nie mieszać, fajnie się upiekło, kruche, rozlatuje się, więc jest bardzo dobre, bo oczywiście no musiałam spróbować. U nas dzisiaj taka będzie, słuchajcie, leniwa niedziela. Mieliśmy jechać, bo jest kolejny dzień. Mieliśmy jechać, słuchajcie, na te Dmuchańce,
Jednak nie jedziemy, plany się zmieniły. Laura w sumie to jeszcze kaszle i to nawet sporo dzisiaj zakasłała, więc siedzimy w domu. I katar ma spory, więc siedzimy po prostu w domu dzisiaj. I tak, rano było piękne słońce, naprawdę było piękne, było naprawdę piękne słońce rano. A teraz się zachmurzyło, spadł niedawno śnieg, taki deszcz ze śniegiem, takim małym. Strasznie zimny wiatr wieje, miało być 15 stopni, jest 4. Jest bardzo nieprzyjemnie, więc zostajemy też w domu i co, na obiad na dzisiaj mam. Może tak wezmę was, bo jakoś tak znowu to tak gorzej wyglądam. Dzisiaj się też nie ogarniam, jakiś taki tłusty krem sobie położyłam. Trochę sobie oczy zatarłam, bo coś mi oczy bolą, nie wiem czy to od tego światła, czy od czego. I co, obiad mam na dzisiaj, bo wczoraj to właśnie to piekłam to mięso, co wam pokazywałam, to mam. Nie muszę robić. Kaszy gryczanej ugotuję, jakąś sałatkę, tam pomidory wyjmę albo coś tam. I obiad, słuchajcie, będzie. Zupy nie gotuję, bo i tak nikt nie zje z dwóch dań obiadu dzisiaj i tak. I będziemy ryżakować. Może potem wyjdę na dwór, wam trochę pokażę. Miałam iść do tego lasu. Tu Halinka chce las. Ja wiem, ale tak. No dzisiaj z Laurą nie wyjdę. Jakby nie wiało, to bym z nią poszła. A że wieje, to z nią nie pójdę. Sama nie pójdę, bo samej to mi się do lasu chodzić na spacery. No nie chcę, nawet z psami mogłabym iść, ale co, pójdę sama, tu będą w domu siedzieć dzieciaki, czy tam Laura, wiecie. No nie bardzo tak, po prostu. Bo chciałam wam te kwiatki pokazać i tak dalej. No ale to może innym razem, jak się zrobi cieplej, to pójdziemy. Bo wiecie, z kimś to z kimś, samemu to tak, wiecie jak to jest. I tyle. I chyba tyle, co wam chciałam się powiedzieć. Więc taki będzie dzisiaj dzień leniwy i w sumie to nie wiem, co wam jeszcze tutaj nagrać. Obiad i tak, no i nic się nie będzie działo. A miałam plany, no ale zawsze jak mamy, ja już zauważyłam, że zawsze jak mamy, słuchajcie, jakieś plany, to nam coś nie wychodzi, bo zawsze ktoś jest, słuchajcie, chory, więc jakiś fatum nad nami wisi. Pójdę ewentualnie na dwór, pokażę wam, bo widziałam, że tam się już fajnie wszystko tak zaczęło wychodzić i rosnąć, kwitnąć, więc pewnie wam dzisiaj jeszcze pójdę, to pokażę. I to będzie tak na dzisiaj na tyle, tak mi się wydaje, ale to jeszcze zobaczymy, jeszcze młoda godzina, bo jest dopiero 11, więc tak. No to co, ja lecę coś tutaj ogarniać, porobić, potem się do was odezwę. Wyszłam, słuchajcie, na dwór. Jest dzisiaj strasznie zimno, okropnie zimno jest. Wczoraj była piękna pogoda, a dzisiaj jest zimno. Ale patrzcie, tu mam szczypior. Laura mi tak wczoraj obcięła, ale to nic. Zobaczcie, jaki duży ten szczypior jest. Ładnie mi wyrasta, więc fajnie. Tutaj ta mięta mi w ogóle jakoś nie wychodzi. Jest jeszcze niewyczyszczona, więc mam roboty. Tylko niestety pogoda nie dopisuje. No, ale tutaj widzę, że mi ta melisa ładnie odbija. Tutaj też ładnie wszystko rośnie. Samosiejki malin. Mnóstwo ich znowu jest. O, super. Nie no, dobrze. Dobrze, dobrze. Patrzcie, już tutaj maliny w tym. Kurczę, muszę przyjść to powycinać, no. Tylko ta pogoda nieszczęsna nie dopisuje, ale o, tu maliny. A to chyba sucha się obcina, nie? Nie wiem, pytałam kiedyś was, to mi nie powiedział nikt. Może nie wiecie, nie wiem. Jeżyny, wszystko ładnie. Ale tu jest Armagedon. O, tu maliny. Armagedon tu jest. Tutaj już też wszystko się budzi do życia. Tu coś mi wychodzi. Już nie pamiętam tutaj, co było. Rododendron. Azalia też ładnie już odbiła. Zielona. No, więc tylko posprzątać i już będzie ładnie. Tutaj też ładnie wychodzi, tylko to stare trzeba posprzątać. Te suche wyczyścić. No, te trawy też już mi odbijają zielone, ale jeszcze ich nie przycięłam. No, powiem wam, że jest roboty, nie Sonia? O, jest. Wieje, więc ja idę do domu. Idę leniuchować i odpoczywać, bo to dzisiaj niedziela, więc trochę takiego przyda się odpoczynku. Z wami się pożegnam, dziękuję wam za oglądanie, a na sam koniec troszeczkę materiału wam puszczę, to co Amelka nagrała. Takie krótkie urywki filmy ponagrywała, ale to wam puszczę to, co nagrała. Takie wiecie,
Tam już nie będę Wam opowiadać co i jak, trochę jakichś tam zabytków, muzeum trochę nagrałam, więc już tak bez mojego gadania po prostu puszczę Wam to co nagrała, więc do zobaczenia, do jutra, trzymajcie się. Kurde, ostatnie wszystkie rzeki jesteśmy, podniosły poziom, w tej chwili już opada, a z prawej strony tam za tymi tirami widzicie wieżowce należące do właśnie wspominanego przeze mnie Frankfurtu nad Odrą. Dlaczego to jest dogodne położenie zarówno dla Niemców, jak i dla Polaków? Posłuchajcie, Polacy przechodzą do pracy w Niemczech. W Niemczech, jak wiemy, cały czas się więcej zarabia jeszcze niż w Polsce, tak? No i idą do pracy w Niemczech, zarabiają więcej, zarabiają w euro, wymieniają pieniążki na złotówki i mają tych złotówek sporo. Mogą sobie żyć tu lepiej, tak? W Polsce, zarabiając w Niemczech. Z kolei Niemcy z Frankfurtu nad Odrą przechodzą do Polski i słuchajcie, kupują często tańsze jeszcze rzeczy do użytku, niż mieli to zrobić w Niemczech. No. Chyba tam się wychodzi na korytarz, tutaj mamy... Gdzie się zapala? Aha, łazienkę jedną na dwa pokoje. A nie, tam jest druga łazienka. No. Prysznic. Ej, tam jest super, taki. I tutaj ogólnie to się naciska, żeby wyleciało ten żel. I to jest nasz pokój. No. Telewizor działa, ale nie można kanałów oglądać chyba. Są trzy łóżka. No, jedno takie łóżko. Szafa, tu lustro i tu łóżka. I jesteśmy na siódmym piętrze. No, i jest taki widok. Okna. No i to jest taki pomnik upamiętniający tą ogromną tragedię, na którym będziecie pojutrze. To znaczy ty pomnik świadczący o zbrodni Niemców przeciwko narodowi żydowskiemu. Ambasada amerykańska, przebiegał mur berliński.